20 marca 1942 roku na murach Warszawy pojawił się pierwszy raz symbol Polski walczącej. W 1942 roku Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej ogłosiło tajny konkurs na symbol państwa podziemnego. Miał być łatwy do zapamiętania i do wykorzystania. Symbolem państwa podziemnego została kotwica, która łączyła litery P i W, co oznaczało Polska walczy. Jego projektantką była harcerka Szarych Szeregów, Anna Smoleńska, pseudonim Hania.